Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro the Dragon na PlayStation 1, ale gram na PS3. Więc tak, skończyliśmy tam, gdzie zaczęliśmy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy i jesteśmy w świecie Peacekeepers, czy jakoś tak? I stuprocentujemy jak na razie Hub World, ponieważ... Dla moment. Pies za oknem jest i szczeka i jest niefajnie. W każdym razie, tutaj jest mechanika z tymi armatami, które same się nastawiają na strzelanie do tych skrzynek i filarów kamiennych. Dzisiaj pogadamy o japońskiej wersji Spyro. Różnic między wersjami i jakie są tam, że tak to mogę powiedzieć, dodatki. Więc może zacznijmy od dodatków. W japońskiej wersji Spyro, gdy podepniemy japońskie urządzenie, które służyło tak właściwie... To było pierwsze urządzenie przenośne zrobione przez Sony, czyli Pocket Station. Głównie służyło ono za dodatkową kartę pamięci, ale można też było na tym grać. Podpięło się to urządzenie do PlayStation podczas grania w Spyro 1 na Hub Worldzie. Pojawiały się jajka smoków. Było to spowodowane tym, że mogliśmy te jajka przenieść na Pocket Station i wtedy mogliśmy to robić jak Tamagotchi. Co jest fajne, szczerze. Więc tak, jest... jeszcze nieco, bo ja to mówię o japońskiej wersji. W japońskiej wersji kamera była bardzo oddalona od Spyro. Bardziej niż tu i kamera była bardziej... nie wiem jak to nazwać... wolniejsza była. Sparks była zawsze zielona. I taka mała ciekawostka, przez to, że w Japonii ludzie z Ameryki na przykład czytali nazwę japońską jak Ripto i dzięki temu powstała nazwa dla drugiej gry, czyli Spyro 2 Riptos Rage. I niezależnie gdzie mieszkacie, Ripto będzie zawsze nazwany Ripto. I co z tego, że w Ameryce jest Gatawaj to Glimmer, czy jakoś tak. Więc jest fajnie. Więc tak, możliwe, że Spyro w japońskiej wersji wyżej skacze. Chociaż może to być po prostu złudzenie optyczne przez to, że kamera jest tak oddalona. Oraz są różnokolorowe... są różnokolorowe, jak one się nazywają, znaki. Prawdopodobnie służy do tego, co... W którym to jeszcze grze były takie znaki? Już nie pamiętam, ale... no one służyły jako podpowiedzi, czy coś w tym desem. I... Tu. I tak, teraz pogadamy o usuniętych rzeczach. Już są parę usuniętych muzyk i parę usuniętych dźwięków, ale ja pogadam o usuniętych rzeczach. O tych usuniętych dźwiękach to wam po prostu podlinkuję stronę. Więc jest 5 imion smoków, które nie zostały w ogóle. Nie zostały
Znaczy, nie wiadomo do czego miało być użyte, ale 5 imion nie zostało użytych w ogóle w grze. Czyli Rashidi, Jethro, Finlay, Gale i Sylvess. Aczkolwiek Sylvess był używany w demach Spyro. Więc jest trochę śmiesznie. Ale tak, jesteśmy już w kolejnym poziomie, no 100% wiemy i są. Teraz wytłumaczę ogólnie mechanikę Spyro, czyli są dwa typy przeciwników. Znaczy, są trzy właściwie. Ktoś, który się broni tarczą i nie może. Mały, który się broni tarczą i nie możemy go na przykład spalić, choć nie zawsze, bo na przykład mogą nie mieć tarczy. Duzi, których nie możemy pokonać za pomocą szarży, tylko musimy ogniem. I jeszcze tak zwane przeze mnie przeszkadzacze, które mogą denerwować przez to, że są szybkie i trudno jest się zorientować, co one zrobią za chwilę. W tym poziomie to akurat są sępy bodajże. O, więc uratowaliśmy Maximossa. Incredible glide, Spyro. I thought I'd be stuck here forever with those ugly vultures standing on my head. Tak, oni zwykle mu gratulują albo potępiają go. I ogólnie tak wam powiem, że jak mówiłem, dzisiaj nagram też Ratchet & Clank'a dwójkę, bo jest dzisiaj 30. I ogólnie plan na wakacje, mówiłem, że będą codziennie filmy, ale bardziej się postaram, aby były co drugi dzień, gdyż po prostu chodzi o to, że nagrywam na jeden dzień, później sobie obrabiam. Znaczy, to wygląda tak, gdy wysyłam jakiś film, to prawdopodobnie albo już mam nagrany kolejny, albo czekam, aż się wyślę i potem na drugi dzień nagrywam kolejne, czyli jak w tym przypadku. Wczoraj wysłałem Mario, dzisiaj nagrywam Spyro i Ratchet & Clank'a dwójkę. I o to chodzi, że... Zgubiłem wątek, nie jest to fajne. Co ja mówię? Kurde, no zapomniałem, co chciałem powiedzieć. To jest takie głupie, jak człowiek czasem mówi i nagle zapomina, co chciał powiedzieć. Zrobię te dwa odcinki, później je sobie wyedytuję w ten sam dzień albo nazajutrz. I jeśli nazajutrz, to właśnie chodzi o to, że jak nazajutrz albo ten sam dzień, to i tak go później wysyłam. Jak nazajutrz, to w ten sam dzień, a jak w ten sam dzień, co nagrywałem, to po prostu na drugi dzień to robię. I teraz widzieliście, że nie da się tych ludzi starczą spalić. Co jest fajne, jakaś logika jest. Chociaż teoretycznie ta tarcza powinna się im stopić. Więc, no dobra, nie należy się dopatrywać logiki w grach. Bo jeżeli byśmy wszyscy musieli dopatrywać logiki w grach, to Crash już by został zmieciony z błotem. A już nie mówiąc o Spyro. Po Let's Play Spyro the Dragon będzie play z Crash Bandicoota 1 na 100%. Właśnie ze Spyro i z Crashem jest taki przypał, że praktycznie wszystkie prawdziwe zakończenia to trzeba zrobić grę na 105%, 100 lub więcej procent. Na przykład w kanonice Spyro jest tak, że w każdej grze zdobyliście te 100%, a w przypadku dwójki i trójki ponad 100%. Jedynki i trójki.
te ponad 100%, to wtedy dopiero dostaniecie prawdziwe zakończenie. W przypadku Crasha to najprawdopodobniej kanoniczne też jest to, że w trójce zdobyliście 105%. No w Team Racing to jest spin-off, ale dobra, o Crashu pogadam we sprawie z Crasha. Ale jeżeli jeszcze tak chwilę mówiąc, jedną grą Crasha, jaką nie będę nagrywał, to jest Crash Bash. I tyle, bo gra nie jest kanoniczna i szczerze powiedziawszy, nie lubię jej, nie umiem w nią grać. Jest straszna według mnie. Ja nagram Team Racing i tyle. Bo tak, bo Team Racing jest lepsze. Team Racing przeszedłem przynajmniej raz w życiu. Poza tym 100% Crash Bash jest okropne. Już nie mówiąc nawet o 200%. Pomidorowy wie coś na ten temat. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie to jest uczucie, to się zapytajcie jak. Nie polecam, bo sam też kiedyś chciałem wystuprocentować Crash Bash. Stanąłem na tym, że nie udało mi się zdobyć 105%. 50%. Więc tak. Ale śmiesznie się bawi z debug cheatami w demie Crash Basha. I tak, Spyro 3 będzie nagrywany z PSP. Nie wiem, czy to już kiedyś mówiłem, ale Spyro 3 będzie nagrywany z PSP, gdyż na PS3 jest wersja amerykańska, a wersja amerykańska jest spowolniona, więc jest okropnie. Dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia. No. Aha, i w Spyro oryginalnie była inna ikonka Spyro i inna ikonka Spyro z, nie wiem, tymi otoczonymi Slimperłami. Otóż ikonka Spyro oryginalna przypominała bardziej to z kolejnych części, czyli czyli po prostu twarz Spyro z otwartą buzią, ewentualnie nie wiem, taką otwartą i uśmiechniętą. Nie wiem, co miało znaczyć, tego się ten obrazek, już sobie na niego spojrzę. Tak, to jest taka otwarta i uśmiechnięta buzia jednocześnie. A jeżeli chodzi o Spyro z otoczoną jego ikoną perłami, to miało się pojawić takie koło za jego głową z miejscami na te perły. I tych pereł miało być około, nie wiem, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, z 20. Nie wiem, czy jest jakaś różnica między tym, czy tutaj, bo szczerze nie liczyłem, ile tutaj jest tych pereł, ale chyba też będzie z 20, jak mniej więcej. Bo zawsze mi się wydawało, że ojej, no ale to długo będzie, ale to długo się będzie zbierało te perły. Przepraszam za ciszę, taką malutką ciszę, ale cóż, mówi się trudno, albo i łatwo, zależy jak to woli, zależy czy ktoś jest pesymistą czy optymistą, wiem, że teraz plotę głupoty, ale cóż, i to jest najbardziej chamski smok. Spyro się grzecznie zapytał, co jest po drugiej stronie tej rzeki. On mu odpowiedział, no czego tam nie polecisz, nie poszybujesz i sam zobaczysz. To co za chram, co za prostak, co za cebula. Albo burak. Rage na smoka. Zrobiony przez Pixela. Tyle wygrać.
Ale nawet nie powiedział dziękuję, że go uwolniłem. Wiem, że prawie wszystkie smoki mówią dziękuję za uwolnienie, ale to zawsze to jest podziękowanie. A kultura wymaga by podziękować. Co ja mówię? Ale no, ale to prawda. Pamiętajcie, dzieci, że zawsze trzeba dziękować. Jak ktoś, ktoś dla was coś zrobi, dobrego oczywiście. Za zło się nie dziękuję, za zło się daje nauczkę. No i czy jest fajna mechanika z tymi kryształami niebieskimi? Otóż te pale z drewna po prostu... Jakby wam to powiedzieć. Według mnie one mają po prostu taką mechanikę, że kryształy się od nich odbijają i dlatego jest to możliwe, że one spadają z nich, a nie zostają na nich, przez co nie możemy ich zdobyć. Więc co ten smok powiedział, to, że dostaliśmy się do najwyższego miejsca w Clifftown, co jest dziwne, bo tamto skąd przypłynęliśmy na drugą stronę rzeki, to jest najwyższe, jeżeli nie ta góra. I powiedział nam, że z tego miejsca możemy się wszędzie dostać, wszędzie dolecieć, wszędzie doszybować. Zależy, jak to sobie przetłumaczycie, jak dla was jest bardziej... jak dla was jest bardziej estetycznie. Od tłumacza zależy też, żeby przetłumaczyć, ale jeżeli zdanie nie ma sensu w języku angielskim, w języku polskim, to po prostu tłumacz to musi zmienić tak, żeby to miał ten sam sens, ale żeby zdanie było jakoś poprawnie językowo po polsku. Może wiecie, nie było jakichś spraw, że jakiś polonista się przyczepi, że ho, 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 tutaj jest źle zdanie napisane, albo źle zdanie jest wypowiedziane. Zamiast szuru buru powiedział buru szuru. Fajnie. Co ja brałem? No, mam Marsa. Więc sobie go zjem. I go sobie teraz ugryzłem. I go teraz sobie połknąłem. To jest firework. Firework. To jest firework. Nie pamiętam, jaka jest polska nazwa. Przepraszam. Firework rozbija właśnie te skrzynie, które najprawdopodobniej w żaden sposób nie da się rozwalić inaczej. I jak zawsze 100% w poziomie za pierwszym razem. Co jest głupie według mnie w Spyro 2, to że prowadzi backtracking. W sensie, że jak w Raymanie 1, że po iluś tam poziomach dostajemy nową moc, ale ta nowa moc była użyteczna w poprzednich poziomach i musimy się wrócić, przejść poziom jeszcze raz, ale że tak to mogę powiedzieć, bardziej go przejść i wtedy dopiero go wystuprocentujemy. To jest bez sensu według mnie, to jest straszne w grach, jak trzeba backtrackować. Gdyż jeżeli gra nie jest fajna, jeżeli nie daje jakoś dużo radości, to taki backtracking to jest jak katorga jakaś. Na przykład ja lubię Ratchet & Clank'a. Na przykład tam... Ja wydaje, że Toss of Destruction przechodziłem ze 30 razy. Ja mówię poważnie, to była jedyna gra,
jaką miałem na PlayStation 3. Jeszcze był Quest for Booty, ale Quest for Booty przeszła mi, nie dało się zrobić, wiecie, challenge moda. Więc... ja się mogłem grać tylko w Toss of Destruction, bo nie było kasy na nic i... no po prostu była bida. Bida po prostu. I później dopiero wychodziły jakieś takie fajne gry, które warto było pograć. I... 30 razy chyba przeszłem tego Ratcheta i Clanka, Toss of Destruction. Zeznaję, podczas tego, podczas tych 30 przejść, nie wystuprocentowałem go. Serio, bo ja wtedy nie byłem zbytnio ogarnięty z językiem angielskim i kupiłem. I nie wiedziałem, o co chodzi ze zdobywaniem skill pointów, bo dla mnie to po prostu była czarna magia. A co dopiero oglądać jakieś poradniki na YouTubie. W ogóle ja kiedy miałem PlayStation 3 i raczej jak na Toss of Destruction, to nie wiedziałem, co to jest YouTube. Więc zacznijmy od tego. I po prostu przechodziłem sobie, zdobyłem wszystkie złote śrubki i zdobyłem... zdobyłem Rhino 5, nie, Rhino 4, przepraszam. No jakoś się, no jakoś się stało. Thank you for releasing me. Ale dużo się od ciebie dowiedzieliśmy. No się. Nie, bo ja po prostu nie rozumiem, że już po prostu jak nie mieli co dać do tego smoka, to po prostu... dawali dzięki za uwolnienie mnie. A mogli, nie wiem, dodać coś typu ostrzeżenie dla Spyro. Bo ja wiem. Nie wiem. Mogli dodać, nie wiem, informacje o poziomie. Chociaż może... to było dla limitacji pamięci. To może było to. Więc powiem wam tak. To co mówi pomidorowy ała, to jest, że tak to mogę powiedzieć, kłamstwo. W pierwszej grze pierwszym głosem Spyro był Carlos Alazraqui. Albo ja coś rzeczy tam po prostu z tego aktora patrzyłem. Dragon 2. Tak. Na chwilę. Tak, Carlos Jamie Alazraqui. Również poddawał głosy w Kotopsie. Oglądałem to kiedyś tak właściwie. To w Family Guy'u. I co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Krowa i kurczak i Jam Łasica. Oczywiście ja mówię polskie... polskie przetłumaczenia tych... seriali. A obecnie to w filmie Angry Birds daje głos. Ostatni jego serial to... O! Yin Yang Yo. To jego ostatni serial, a ostatnia gra to jest Wildfire Park 3. Ale podawał również głos do Lego Jurassic World, jakby ktoś chciał wiedzieć. Dodatkowe głosy.
Ale no cóż, fajnie, ale... No co zrobić, no co zrobić? No. Więc niektóre poziomy w Spyro są bardzo, ale są bardzo długie. I... No, po prostu... Czasem się po prostu mi nudziły. Szczerze. Bo... No, przyznajmy, szczerze, no nie było tam bardzo dużo co robić. No, nie było tam coś... jakby to mam wytłumaczyć? Nie jest tam za dużo co robić, bo... jakby się teraz uratować? Ajajaj. No nie, Pixel. Bo były strasznie monotonne, po prostu wrok, kryształ, trochę skakania, lecisz i już. To jest dosłownie tyle. I czy teraz wystuprocentujemy poziom? Chyba tak. Chyba na pewno. I... tak. Więc tylko w niektórych poziomach jest jajeczko. I... tak, mam już 2400 kryształów i... źle usłyszałem. Przyznaję się, źle usłyszałem w poprzednim odcinku Smoka. Jest kryształ 12 tysięcy, z tego co mówi nasz kochany mentor Smok, tak go nazywał. Po prostu nasz mentor to... Według mnie to jest chyba jakiś przywódca tych wszystkich smoków, bo w końcu on udziela tego pseudowywiadu. I kolejny poziom lotniczy, który jest już bardziej... jest łatwiejszy. Bo w pierwszym poziomie nie wiadomo było gdzie iść, były po prostu 5 rzeczy na raz dostaliśmy od razu. A tu dostaliśmy tak fajnie, że najpierw te kółka, później te skrzynie, teraz te portale, nie wiem, źródła mocy, nazywajcie to sobie jak chcecie. I teraz latarnie, to jest bardzo według mnie fajne, dobrze zrobione. I nie wiem, czemu nie zrobili tego w pierwszym poziomie. W końcu mogli, nie wiem, ci testerzy, którzy testowali te wszystkie poziomy, mogli im powiedzieć, dlaczego to jest takie trudne, a tamte poziomy są łatwiejsze. I tada, glitch. Karty mi pękną. Haha, dobre. Doktor Shemp. I to jest nawiązanie do pewnego sekretu w grze. Czekajcie, zaraz wam go... zaraz wam go przeczytam. I uwaga, będę od razu... go nie tłumaczył. Otóż jest to nawiązanie do deweloperskiego... message, wiadomości. Skryptowany jest w tekście plik o nazwie Dragon. Jest... po prostu są zdania w tym pliku zaczerpnięte z dzieł Szekspira, Dickensa, Melvilla, Edgara Allana Poe'a i innych autorów. Przeczytam wam teraz oryginał i nie będę go tłumaczył, gdyż nie chcę mi się tak szczerze.
Mogę go wam, nie wiem, przetłumaczyć później, albo po prostu wam podlinkować. Now is the winter of our discontent. It was the best of times, it was the worst of times. Call me Ishmael. Sadly, Plumbbook. Mulligan, call me Jonah. My parents did. Gallibedag, gallant knight. Beware the ides of March. Tiger, tiger, burning bright. I always get the shame. Insomniac dało też to do dwóch kolejnych sequeli Spyro i Shemp jest tutaj joke'em, żartem wśród deweloperów. Jeżeli coś ktoś planował i to schrzanił, mówi się, że on got the Shemp. To jest również znalezione właśnie w tym bosie, w tym świecie, taki malutki spoiler, bo on się nazywa Dr. Shemp. I to jest on. Ten tutaj, ten gościu na tym filarze. To jest chyba jedyny boss w tej grze. Oprócz oczywiście finalnego bossa. No i przypomnę sobie, aby w pierwszym świecie był boss. Chyba, że ja o czymś nie wiem. Cóż. No, jeżeli to jest Dr. Shemp, to jest prawdopodobnie też nawiązanie do niego. I fail. Sfailowałem. Pixel sfailował. Uwaga. Uwaga, Pixel sfailował. Zróbcie żałobę. Będę wdzięczny. Za mną jest sfailowanie. I nie ma się tu wrócić. Się wróciłem po prostu tylko dlatego, że myślałem, że może wrócę, ale nie. Shemp of me. I got the shun. I cała jego walka polega na tym, że po prostu musimy mu podpalić zadek i on wtedy próbuje go sobie ugasić. Wchodzi na kolejną platformę i musimy dosłownie zrobić to samo. I musimy przy okazji uważać. On się będzie też odwracał i to jest najłatwiejsze. I właśnie będzie... trzeba uważać na ten jego kij. Jakkolwiek by to nie brzmiało. I... no tak głównie jego walka wygląda, to jest nudna. No wiesz, walki z bossem muszą być jakieś interesujące, ale jest najzwyczajniej w świecie nudna, bo nic się tu nie zmienia. Boss jest dziecinnie ładny, łatwy, nieładny, bo ładny to w ogóle nie jest. Dziecinnie jest łatwy i skwiera swoim debilizmem. Ale hejt na bossa. Więc tak, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Z tej strony to był Pixel, tam byliście wy. Między nami był też ekran i nagranie. Dzięki wam za oglądanie i cześć!